18 grudnia wspominamy świętego Flannana, biskupa. Flannan żył w VII wieku, a historia jego życia dotarła do naszych czasów dzięki żywotowi napisanemu w XII wieku, który jest jednak oparty na wcześniejszym życiorysie. Dowiadujemy się z niego, że Flannan był synem irlandzkiego wodza Teoderyka Stomond, który dowodził plemieniem Dalcleis. Wychowany przez mnichów prowadził życie głęboko religijne. Jako młodzieniec wstąpił do klasztoru w Killaloe, którego założycielem i pierwszym opatem był święty Molua. Flannan był jego uczniem, a później jego następcą na urzędzie opata. Święty Flannan odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie papież Jan IV wyświęcił go na pierwszego biskupa Killaloe, którego do dziś jest patronem. Głosił również kazania w Hebrydach. Historia zapamiętała go jako wielkiego kaznodzieję. Wyspy Flannana u zachodniego wybrzeża szkockiej wyspy Lewis z pewnością zawdzięczają swoją nazwę temu irlandzkiemu świętemu, który podobno tam również głosił kazanie. Jego święto przypada na 18 grudnia i jest obchodzone w całej Irlandii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Flannana, biskupa, przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.